Daj skończyć, dziś żniwa! Józiek, chodź! Ziarno już dojrzałe i twarde. Trzeba kosić, bo się wysypie. Józiu, ubieraj się, szybko. No już. Zostań. Józiu, ubrany? Gotowy do roboty? O, Jadziu, za ciebie. Ej, zostaw to. Do stołu, szybko. Już idę. Bardzo dobre, Jadziu. Józiu, siadaj. Józiu, jedz. Mamo, ja nie chcę. Chłopy! Chyba młody gospodarz zaspał. Nie śpię, już idę. Słońce już wysoko, jedz prędzej. Ale mu się żona udała, mleko i dziś wykipiało. A! Dobre, co? Uwijaj się. Rano, rano, raniusieńko, rano porosie, rano porosie, śliżni wiaże do roboty, rozwidniało się, rozwidniało się. Stasiek, ty jako młody gospodarz pierwszy raz stajesz do żniw, będziesz zaczynał. Ale zwykle to najstarszy cioł, czemu ja? Bo ty mechanizator po szkołach i syn pierwszego we wsi gospodarza. Wiesz, kosę i zaczynaj. Dzisiaj żniwa mamy ciężkie, jak rzadko kiedy, jak rzadko kiedy. Starczy chleba dla każdego, nie będzie biedy, nie będzie biedy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Proszę. Bardzo ładne obrodziło. Jasieńko, pszeniczkę sieje, spojrzy na mnie, to się zaśmieje. Ojej, 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 ojej. Sieje pszeniczkę i drobny owiec, ma się ożenić, lepiej się powieść. Ojej, 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 ojej. Ożeniłem się, to chwała Bogu, wziąłem dziewczynę z dobrego rodu. Ojej, 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 ojej. Z dobrego rodu, z dobrej rodziny, nawet nie miała swojej pierzyny. Ojej, 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 ojej. Wszystkie dziewczyny mają pierzyny, a ja ze swoją na grochowiny. Ojej, 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 ojej. O kobiety, w kościele słychać dzwony, anioł pański trzeba odmówić. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jakże słoneczko, skoro ma zachodzić, wolne nogi wolą po tam polu chodzić. Bo mnie nogi bolą, po tym polu chodzi. Jakie dorodne zboże. Będzie dobra mąka w tym roku. Tato, zrób mi kosę. Nie dasz rady, za mały jesteś. Ale na przyszłe żniwa zrobię ci małą kosę. Na wieczór przygotuję z babką poczęstunek. Zaproś wszystkich. Koniecznie. I kilka butelek bimbru. Uchodź. Myjta se! Gamba se obmyja, łoczy byś se przetarła, bo słuchaj, takiej zapiziała po tej robocie, że chyba będziesz spała na płocie. Stachu, chcę tobie powiedzieć to, co wszystkie we wsi. Mam wielki szacunek dla ciebie, poważanie, żeś nie wyjechał jak te inne młode do miasta za robotą. Kółko rolnicze, żeś wzbogacił dwa o dwa traktory z przyczepami, siewnik, inne maszyny. I Stachu, tobie z całego serca dziękuję. Naprawdę, tyś dobry mechanizator, uczynny. Tak, no. I ja, Stachu, chcę za twoje zdrowie się napić. Wielkie podziękowania mam dla was, sąsiedzi, za pracę na moim zagonie. Bóg wam zapłać. No, zawsze możesz liczyć. Biesiadujmy. No, krój tam. Jasieńkowe oczka, jasieńkowe oczka, bo się w moim sercu tak zakochały. W moim jaku rozdzielili ja. Powiedzmy, Maryjsiu, czy będziesz moja? Skądże ja mam wiedzieć i tobie powiedzieć, skądże ja mam wiedzieć, że nie mała za. Sła sobie dziewczyna z pszenic dumno młyna. Po drodze spotkała młynarza Marcina. Po drodze spotkała młynarza Marcina. Młynarzu Marcinie, o co ja cię prosa, zmiel mi tą pszenickę, zmiel mi tą pszenickę, co ze sobą niosa. Zmiel mi tą pszenickę. Zmielnia się ruso? Ruso. Ruso, jak się ruso, to dobrze. Jeżeli chcesz na roz, to może być zaraz, a jak chcesz pytlować, a jak chcesz pytlować, to musisz nocować. A jak chcesz pytlować, a jak chcesz pytlować, dziadek, to musisz. Ja też chcę pracować. Jak dorośnie. Dobra, niech się uczy. Niech podpatruje. Chodź tu.
Patrz, Józek, popatrz. Widzisz, jakie tu cuda się dzieją? Tam pada słoma, nie? Jest taki bęben, on wybija ziarno z kłosów, a tutaj są takie sita, które przesiewają to całe zboże i spadają tam do worków. Jak chcesz, to dziadek ci pokaże, jak się kiedyś młóciło. Chcesz? No to chodź. Chodź. Prowadzi na worki, a na tam młynarzu, a na tam młynarzu popękały portki. A na tam młynarzu, a na tam młynarzu popękały portki. Pochwalony młynarzu! Na wieki wieku! Macieju, ile bierzecie za zmielenie mąki? A ile ma? 6 metrów. No to 2 metry wezmę. Dam metr. Mam Józia komunię na przyszły rok. No dobrze, niech będzie, ale zrobisz mi silnik przy WFM-ce. Zgoda, pomogę. Dobra, bardzo dobra. No przecież wiesz, ja gówna nie robię. Idę po worki. Idź, idź. Szła dziewczyna koele młyna, robić jej się nie chce. I spogląda na słoneczko, cy wysoko jest. Jak wysoko, tak wysoko, mówi chwała Bogu. Szczęść Boże, ale witamy. Do was dobrze trafić. W dobry witamy. Czas. A Stasiek jest w domu? W polu, ściernisko orze. Jak wróci, to niech zajrzy do mnie. Mam sprawę. Ale widzę, że u was naprawdę i świeżutkie masełko, i za chwilę chlebek pachnący, że ho, ho. Tak, będziem częstować. Jak dobre gospodynie, to i jest czym poczęstować. Szczęść Boże! Mechanik potrzebny, a chlebek galanty. Należy go do pieca. Z tamtej strony jeziora stoi lipka zielona, a na tej liście na tej zieleniuchnej. Witajcie, sołtysie. Witajcie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Zapraszam na poczęstunek. A my nie na poczęstunek, sołtysie. Chcieliśmy prosić, aby sołtys z nami poszedł na mszę na poświęcenie wieńca dożynkowego. O, to dobrze, to po Bożemu. Tak się należy podziękować za zbiory. Cieszę się bardzo, że razem będziemy tam na dożynkach. Dobrze. A, sołtysie, sołtys był, Jadzia mówiła. Oj, byłem, bo wiesz co, coś traktor pyrkocze. Silnik źle pracuje. Bierzcie mój. Może i wezmę, ale po dożynkach, bo to teraz najważniejsze. Dobrze, dobrze, nie ma sprawy. Szczęść Boże! Szczęść Boże! W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Witam was, bracia i siostry, i błogosławię ten rolniczy trud mocą Bożą, mocą z nieba, dzięki któremu możemy spożywać te wspaniałe chleby, dzięki któremu możemy mieć pokarm na cały rok. Wejdźmy do kościoła, gdzie jest wasze miejsce i gdzie Pan Bóg będzie udzielał nam wszelkiego błogosławieństwa. Niech Bóg pobłogosławi ten wieniec, te chleby.
Niech sprawi, że nie zabraknie nam w najbliższym roku pokarmu. Niech te wszystkie błogosławieństwa Boże sprawią, że będziemy się mogli pojednać, że będziemy mogli żyć w szczęściu, radości i miłości Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tak jak rzekłem w kościele, cieszę się, że tak żniwa nam w tym roku szybko poszły. Każdy u każdego robił jak u siebie. Bóg wam zapłać chłopy za to, a i kobietom dziękuję, że pomagały. Przyniosłem tutaj swój chleb, żeby się z wami podzielić. Chwila, też chciałem podziękować za to, żeście wykosili parafialne zagony. Tak jak sołtys, żem przyniósł chleb, żebyście go skosztowali. Jedzmy, a na popitkę mam kilka butelek bimbru swojego. Napijemy się, sołtysie, wasze zdrowie i nas wszystkich. To, że my tu wszystkie razem w kupie. To, że każdy każdemu pomaga. Każdy każdemu bratem. Bo to nasza wioska, które nam ojce, dziadki dali i przykazali, żeby o nią dbać. Także nie zatraćmy tego. I choć Gomułka młodych kusi, zaprasza do miasta, dając robotę w fabrykach, mieszkania, te punkty za pochodzenie, jak ktoś chce iść na studia. Dziadek, nie ględź, przecież to nasze dożynki. My to wszystko wiemy. Bawmy się. Dobrze, że nie ma Kazika, gminnego politruka. On nie byłby obojętny na Matysiaka gadanie. Tam mam. Dobrze rzekł Matysiak. Tu każdy dla każdego i każdy z każdym jest bratem. I niech ta siła rośnie. Zaśpiewajmy coś. Zrobili dobrą robotę, to napijem się. No. Ale napijem się. No, polewać tam. Odkrójce za cudowne. Dajcie tutaj, ten dzieci. Tej strony jeziora stoi lipka zielona, a na tej lipce, na tej zieleniuchnej
trzej ptaszkowie śpiewają, a na tej lipce, na tej zieleniuchnej, trzej ptaszkowie śpiewają. Nie byli to ptaszkowie, jeno trzej braciszkowie, i spierali się o jedną dziewczynę, któremu się dostanie. I spierali się o jedną dziewczynę, któremu się dostanie. Jeden mówi, tyś moja, drugi mówi, jak Bóg da, a trzeci mówi, moja najmilejsza, czemu jesteś?